Dziś zaadoptowała mnie biedna mama, bogata mama. Jeżeli możesz, to zostaw subskrypcję z dzwonkiem i łapkę w górę. Spełnicie moje marzenie, jak wbijemy milion subskrypcji. To jest... mega wdzięczny jestem. I na fajrot.pl już w następnym tygodniu wracają koszulki, więc zapraszam was na stronę, pierwsza linijka w opisie. Zapraszam do oglądania. Dzięki, kolejny raz nie jesteśmy adoptowani. To jest mega sad. Coraz więcej jest mi... według mnie jest bardzo smutny. O, ej, ktoś podjechał. Ja się kręcę. Wreszcie normalna rodzina, proszę. To wreszcie jeszcze setna rodzina już w tym w tej serii. Kim pani jest? Kim pani jest? Ja tutaj cię chciałabym zaadoptować. Siema. Kto to? Kto to jest za gnomek? Ja też cię adoptuję, proszę stąd iść. Nie no, my adoptujemy. My adoptujemy, chodź. Simon, co tu się dzieje? Czemu to jest jakaś kłótnia dziwna? No właśnie nie. Właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Stop! Stop! Przestańcie się kłócić! Czekajcie, czyli ta mama chce nas adoptować, Simon, to może weźmy po tydzień do tej i po tydzień u tej! Dokładnie! Tak! I chodźmy do gnomka pierwszego! No jak do gnomka? To biedny najpierw, co? Do tej mamy? No. No dobra, do tej, potem do waszej za tydzień, dobra? Yes. Jak to? Yes. Kamerdynier, zgodzili się. Szybko! Sayonara! Sayonara, idziemy najpierw do tej! Ona wyniesią! Ej, oni przylecili helikopterem, a my jedziemy czym? Autkiem! Polo, my jedziemy polo! Ja, jedziemy polo! O tak, my jesteśmy polo gang! Czy my będziemy mieszkać na farmie? Tak, zawsze chciałem krówki! Tak, poznać krówki! Oh yeah, Simon, poznamy krówki, czyli twojego tatę. To fajna przyczepa, mamo! Ej, tutaj jednak jest... Wow, Simon! Jo, a gdzie są świnki? Właśnie, gdzie są świnki? Ej, tu jest safe, czekaj. Wow, kosko! O, jest biedna podobno. Nie, zostaw jej, przecież to są jakieś grosze, Simon. To moje całe oszczędności. Zostaw, Simonek, jej, przecież ona... O, spuszczę to w toalecie. Nie, Simon, pieniądze nie są do spuszczania. A, już poleciały. Spróbujmy. Ja szybko biegam. Co? Nie ma krówek, co jest? Nie! Co? Gdzie są nasze krówki? No ja widzę, tu stoi taka zielona. Ja widzę taką właśnie niebieską, no. A ja taką zieloną. No właśnie, ja niebieską widzę, no. No dobra, mamo, nie przejmuj się, to, że nam ukradli krówki, to nic jeszcze, tak? No ale jak my teraz mamy mieć mleko, jedzenie? Nie wiem, mamo, ja nie mam pojęcia, jestem dzieckiem. Ej, bo chodźmy na chwilę do domu, wiesz? Ej, grilla odpalmy, mama ma grilla nawet. O, tak, podciągnę trochę temperaturkę. Dobra, dobra, Simon, jak ja tu robię grillka, ale przypyszny. Aż ognisty jest, naprawdę. Ale pyszności. Ej, czekaj, to ja przygotuję jeszcze troszeczkę jedzenia dla mamy. Ale mama będzie naprawdę zadowolona z nas. Próbuję coś przygotować. Dobrze, Simonek, masz tutaj włączmy. Dobra, dzięki. Rób wszystko, co chcesz. Mama będzie tak nasz zdumna, że po prostu będzie wyleci poza kosmos. Naprawdę. Ej, czy ten grill się nie pali, czy mi się wydaje? Nie, on się rozgrzewa dopiero. A, dobrze. A, Simonek, utknąłem w drzwiach przez przypadek, pomóż mi. No weź, bo mama nie będzie z nas dumna. No dobra, ja się posunę. Czemu tu się pali? Czemu tu, co ty zrobiłeś, Simonek? Nie, mama nas zabije za to. O nie, my jesteśmy najgorszymi dziećmi w roku. Oh no. Zostaw mi burgerka, mam. Zostaw mamie burgerka, no chcieliśmy być dobrzy, a co my narobili? Co my narobiliśmy, Simonek, to się pali. Co ty narobiłeś? Czekaj. Ja pójdę zarobić dla mamy. Weź tu chwilę zostań. Nie zrobię. Okay. Chodźmy chociaż umyć mamie auto za to. To się dalej pali. Co jest? Całe oszczędności. O nie. Mama. Mamo. Nie. Nie, mamo. Co tu się nie, stało? Simon. Nie. Kliknąłem. Simon, mamo, ale nie płacz. Nie, mama płacze. Simonek, co mamy teraz zrobić? Burgerka. Mamo, burgerka ci zrobiliśmy. My nie chcieliśmy spalić domu. O, je. Yeah. Ale to są moje całe oszczędności. Nic już nie mam. Dobra, mam pomysł inny. Simon, chodźmy zarobić dla mamy. Chodźmy do banku, okraść bank. Dobra, dawaj. Dawaj, idziemy. Pomysł. Musimy. Zarobimy jeszcze na dom nowy, mamo. Przysięgam. Bobku, chodźmy coś ze śmietnika wyciągnąć, proszę. Może tu będzie. Aha, przed chwilą byłeś opróżniany. No to nic nie mamy już. O nie, jeszcze ta mama przyleciała. Czego chcesz, mamo? Jeszcze tydzień u tej zostało. Co wy tam robicie na śmietniku? Co? Czemu ty po nas helikopterem przylatujesz, no? Co wy tam robicie? Musisz się tak flexować kaską? Co wy tam robicie, ja? O, ja też mam kaskę, zobacz. Kwiaty wyciągnął ze śmietnika. Piękne, ale... Nie, no mamo, dobra, powiem ci szczerze. Teraz powiem ci szczerze. No po prostu, my mamy problemy, bo spaliliśmy dom naszej biednej mamie i potrzebujemy 100 tysięcy na naprawę. O, my z Simonkiem bardzo potrzebujemy. O, bo bardzo. Dobrze, dam kwiatuszki, wam 100 tysięcy, dam wam 100 tysięcy, ale musicie zostać u mnie, okej? No dobra,
Ale 100 tysięcy. No dobrze. Tak, 100 tysięcy. I tu nie ma żadnych żartów, tak? Nie ma, ja już dzwonię tutaj do kierowcy. Co tam jedzie Simon limuzyna? Ole, luksus, życie będziemy mieć. No dobra, może do ciebie. O nie, to ten kierunek. Ale ma fryzurę. Ale ma fryzurę, właśnie. Ale wypas. Jakiś wypas, pokaż. Wow, na górze mogę siedzieć. Ale kozacko tu w środku. Lol, dobra, jedźmy szybko oddać tej mamie kasę. Mamo. Mamy dobre wieści, oddamy ci 100 tysięcy. Simon ma tu w plecaku. Co? Ale ciężkie, to masz, mamusiu. Nieważne, ale niestety musimy przez to odejść od ciebie. No, ale dlaczego? Tak niestety, taka umowa, musieliśmy to zrobić. Kwiatuszki, mamo. To za ciebie kwiatuszki, mamo, niestety. Chodź, Simonek, idziemy. Musimy jeszcze do innej mamy pójść. Do widzenia, mamo, zastępcza. Żegnajcie. Czy pana, wysoka różowa fryzurka już dojeżdża do naszej willi? Tak? Halo? O, dokładnie do naszej willi, nie pana. Tak, do naszej willi. Wcale nie pan tutaj nie mieszka. Wow, nie, żartowałem, proszę pana. Pan jest najlepszy. Pan umie tak jeździć dobrze, że walą pan w garść. Wow, ej, co tu jest? Jacuzzi. Ej, dobra, to jest witamy w domu. To jest wasz nowy dom. Pat, to jest nasz nowy dom, mamo. Wow, ale kozacko tu jest. Tu jest stolik i tyle. A co na górze jest? O, jest telewizor. Tam jest jeżdżalnia. Coś się w telewizji leci? No nie, lama wirus exe. Wszyscy tu mają wirusa na Brookhaven. No dobra, niech będzie. A tu macie zjeżdżalnię, jakbyście chciały. Dzieciaczki? Co? Ale kozacki dom. Dobra. Jaki to ma sens w ogóle? Ej, ale kozacki jest, tego się nie spodziewa. Kamerdynier, ugotuj obiad. Ej, Simonek. Wiesz, dzisiaj są nasze urodziny, czaisz to? A fuck, serio, no. Ale epic. O, kamerdynier. Dzień dobry. O, dobra, nie wiem co. Dobra, może mamo, cześć mamo, wiesz, że moje dzisiaj urodziny są? Wiem, kamerdynier już niesie prezenty dla was. Co, kamerdynier? Tak, tam nowy iPhone, laptopów, tablet. Dostałem tableta, aha, to dla nas? O, kamerdynier dał mi tableta. Jo, nowy komputerek. Do hakowania. I jeszcze kwiaty. Aha, super. Ale dla ciebie mam specjalną nagrodę. Chodź za mną, Simonek. O, czemu nie dla Simonka, tylko dla mnie? Zaraz przyjdę. On jest, wiesz co, niemiły. A, serio? Czyli dlatego nie dla Simonka? Dobra, a gdzie? Tak. Mamo, no pokaż. Co ty gadasz? Furę mi kupiłaś, mamo, trolujesz. Poczekajcie na mnie. Nie no, to jest... Mama, uwielbiam takie coś, wow. Simonek, wsiadaj, to nasza fura. Czemu mamo kupiłaś samochód, a mi nie? No, bo on chciał. Ja nie chciałem. Ja też chciałem. Wysiadaj z mojej fury. To jest moja, nara. Albo wsiadaj, Simonek, raz jedźmy, dawaj, kusić. No dobra. Jedziemy. Wow, jaka to się rozpędza. Do 300 na godzinę. Jedziemy. Oby nas policja nie złapała. Ale szybko jedziemy. Wow. To jest nie wolno. Wow, łamiemy prawo. A i tak nas nic nie zrobią. O nie. Ej, czekaj. Co to jest? Policja, zatrzymać się. O nie, policja, Simon, uciekamy. Ja miałem 10 lat i prowadzę autem. Dobra, idziemy. Pościg policyjny. Nie umiem kierować. Oh no. Stać, wysiadać. O nie, Simonek, wysiadamy? Proszę pana. Czemu wy jesteście dziećmi? O co? Gdzie? Kto wam dał prowadzić? Kto wam dał klucze w ogóle do samochodu? Panie policjancie, proszę, nie bij nas, przepraszamy. A musicie mi powiedzieć, kto wam dał klucze do tego samochodu. Zaprowadzicie mnie do niej? Wsiadaj, ona jest fajna, miła, naprawdę. Chodź, Simonek, idziemy. Chodźcie z nami. Chodź, rozwalimy Wow, Simonek, co się stało? Uciekamy! Nara, policjanci, nigdy was nie sprzedamy, mamy. Idziemy, Simonek, dawaj. W lewo. Że udało nam się uciec, Simonek. Chodź do mamy, szybko, bo musimy... Otwieraj te drzwi. Dawaj, ho. Mamo, jesteś tu? Właśnie uciekaliśmy przed policją, bo taka fajna... No właśnie, i cię nie wydaliśmy. Gdzie jest mama? Czekaj, sprawdź mi na kamera, gdzie są kamery? Ktoś tu... O nie. A, na kamerach, czekaj, i to ktoś tu idzie, ja to widzę na kamerze! Simon, policja przychodzi! Co widzisz? I co? O nie. Halo? Dzień dobry, kim pan jest? Dobra, idziecie do więzienia, wasza mama zrobiła dużo złych rzeczy. Co, jak nasza mama? Zostaw mnie! Simon, spodoby! Dawaj, jaka mama? Ja nie jestem mamy! O nie, złamałem kości. No proszę pana, ale za co? To nasza mama, nie my! No nic zrobiliśmy, dzwonię do adwokata! Właśnie, dzwoń do adwokata, mamy prawo do dwóch telefonów. Siedzicie tu parę lat. Jak parę lat? Ale on jest dziwny, naprawdę. On w ogóle nas ignoruje, dobra. To dokończymy tą część w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie i łapkujcie. I Simon, dzwoń szybko po adwokata, naprawdę.